Cześć wszystkim, tu Darek Rybacki. Witam Was w odcinku z cyklu Indagacje i Response, czyli Q&A po staropolsku. Jest to trzeci taki odcinek w historii mojego kanału. A ponieważ minął rok, od kiedy zacząłem publikować regularnie i przez ten rok udało mi się rzeczywiście nagrać dla Was całkiem sporo materiałów, więc stwierdziłem, że ta rocznica powinna zostać uczczona takim właśnie filmem. Zadawaliście pytania w zakładce społeczności, w komentarzach pod ostatnim materiałem. Bardzo serdecznie za wszystkie dziękuję. No, na wszystkie nie uda mi się odpowiedzieć, ale wybrałem te, które moim zdaniem są najciekawsze albo w jakiś sposób mnie zainteresowały. Także lecimy. Patryk 6845 pyta: czy planujesz odcinek o systemie monetarnym, monetach polskich i monetach zagranicznych, którymi płacono w Polsce, oraz o ich wzajemnej wartości? Słuchaj, Patryku, bardzo dobre pytanie i dobrze trafiłeś, bo taki materiał ukaże się na moim kanale zapewne w ciągu kilku tygodni, może w sierpniu, może we wrześniu. Mam już nagrane kadry pod ten materiał, zostanie on wzbogacony ujęciami, które wykonałem w Kazimierzu Dolnym, miasto wybitnie kupieckie, wiele ciekawych zabytków z okresu wczesnonowożytnego, także myślę, że to się wszystko bardzo ładnie spasuje. Oczywiście system monetarny I Rzeczpospolitej to jest temat rzeka, temat, o którym można by pisać bardzo grube książki i nagrywać bardzo długie podcasty, materiały. Natomiast ja skupię się zapewne na jakimś wycinku tylko dziejów. Planowałem skupić się przede wszystkim na okresie panowania Stefana Batorego i pierwszych latach panowania Zygmunta III Wazy, czyli krótko po reformie monetarnej zafundowanej naszemu krajowi przez tego pierwszego władcę. Myślę, że to jest taki moment, gdzie to na chwilę dość mocno się ustabilizowało i łatwiej opowiadać właśnie o tym, jak wyglądały kwestie płatności systemu monetarnego właśnie w dawnej Rzeczpospolitej. Oczywiście będzie o tym, jakich monet używano, czym się różnił złoty polski od złotego czerwonego, co można było kupić i za ile. Myślę, że takich ciekawostek pojawi się w tym materiale całkiem sporo. Póki co odsyłam do materiału, w którym opowiadałem o skarbie bydgoskim. Polecam zresztą odwiedziny Bydgoszczy i muzeum, w którym ów skarb się znajduje. I tam troszkę opowiadałem właśnie o tym, co można było za taki skarb kupić. Było to naprawdę mała fortunka, więc było całkiem dużo pieniędzy znaleziono w kościele w Bydgoszczy, datowanych właśnie do potopu, czyli do połowy XVII wieku. I tam można było troszkę o monetach, o systemie monetarnym się dowiedzieć. Także póki co zapraszam do obejrzenia tego materiału, a już wkrótce pojawi się taki materiał dedykowany, dokładnie taki, o jaki pytasz. Hello, Der6911 pyta: których z elekcyjnych królów polskich oceniasz najlepiej, a jakich najgorzej? No, to pytanie pojawiało się w jednym z poprzednich odcinków Indagacji i Responsów, ale stwierdziłem, że odpowiem na nie jeszcze raz, ponieważ przyznaję szczerze, nie sprawdzałem, jak odpowiadałem poprzednio. Jeżeli odpowiem dzisiaj inaczej, to znaczy, że moje poglądy ewoluowały w wyniku przeczytanych opracowań, jakichś materiałów źródłowych i tak dalej. Jeżeli dzisiaj miałbym na to pytanie odpowiedzieć, to najlepiej oceniam Stefana Batorego. Oczywiście zaraz pojawią się głosy sprzeciwu, że Stefan Batory leciał na dobrym PR, że tak naprawdę nie był najlepszym królem elekcyjnym, ale w mojej opinii Stefan Batory był dobrze skrojony na potrzeby ówczesnej Rzeczpospolitej. To był z jednej strony władca, który potrafił oprzeć się na lokalnych możnowładcach, mam na myśli oczywiście Jana Zamoyskiego, a z drugiej strony miał też własną wolę i nie pozwalał się nikomu zdominować. I rzeczywiście, jeżeli do tego dorzucimy jego możliwości czy umiejętności jako dowódcy wojskowego, to tworzyło taką kombinację, która w naszym kraju mogła zadziałać. Ja myślę, że gdyby Stefan Batory żył te kilkanaście lat dłużej, gdyby przyszło mu rządzić ćwierć wieku, no to rzeczywiście losy całej Rzeczpospolitej mogły potoczyć się zupełnie inaczej. Tego nie powinno się generalnie robić, ale można się zabawić właśnie w takie wymyślanie historii na nowo. Jestem przekonany, że gdyby Batory żył dłużej, to na pewno wybuchłaby wojna domowa, bo ona była w tej sytuacji nieuchronna. Szlachta by się Batory mu sprzeciwiła i od wyników tej wojny domowej zależałyby pewnie losy całej Rzeczpospolitej. Myślę, że gdyby Batory tę wojnę domową wygrał, tak jak wygrał ją Zygmunt III Waza na początku XVII wieku, mam na myśli Rokosz Sandomierski, Rokosz Zebrzydowskiego, no to potraktowałby buntowników pewnie trochę inaczej niż Zygmunt III i chyba dobrze, że tak by zrobił. Ja wprawdzie jestem mocno przywiązany do idei republikańskiej, jaka stoi za Rzeczpospolitą, natomiast no,
wzmacnianie ośrodka królewskiego, co pokazała historia, mogłoby wyjść nam na dobre. Chociaż oczywiście im dalej w las, tym więcej drzew i pojawia się bardzo wiele zmiennych. Domyślam się, że Batory w takiej sytuacji zapewne ustanowiłby jakąś dynastię, bo szlachta jednak była przyzwyczajona do związków dynastycznych, co pokazało wybieranie kolejnych królów z dynastii Wazów. Także myślę, że ustanowiłby swoją dynastię na tronie Rzeczpospolitej. Myślę też, że jeżeli by wojował, to wojowałby raczej w przymierzu ze Szwecją, z Rosją i Turcją, co też chyba byłoby dla nas o wiele bardziej korzystne. Może doszłoby do zajęcia Moskwy na dłużej, do osadzenia jakiegoś władcy, który sprzyjałby Rzeczpospolitej na tronie moskiewskim. Także tu możemy już dalej wymyślać, ale sądzę, że gdyby Batory żył dłużej i rządził dłużej, to losy Rzeczpospolitej potoczyłyby się zupełnie inaczej. I dlatego właśnie Batorego oceniam najlepiej. Natomiast najgorzej oceniam, i tu już nie pamiętam, jak poprzednio opowiadałem, ale ostatnio, w wyniku ostatnich jakichś lektur utwierdziłem się w tym przekonaniu, że najgorzej oceniam Jana II Kazimierza. Jan II Kazimierz to był taki król elekcyjny, który zawiódł na bardzo wielu polach. Ja w zasadzie się nie dziwię, że on zawiódł, bo warto patrzeć na królów jak na takich zwykłych ludzi, na ich charaktery. I teraz często na przykład w kontekście Zygmunta III, czyli ojca Jana Kazimierza, ludzie czepiają się tego, że on się nie zgodził, aby Władysław zasiadł na tronie moskiewskim, przez co utraciliśmy możliwość trwałego ingerowania w sprawy Moskwy. No ale jeżeli sobie tak spojrzycie na to, jakim człowiekiem był Zygmunt III Waza i ile znaczył dla niego jego syn, no to na takim czysto ludzkim poziomie można zrozumieć, dlaczego Zygmunt III nie zgodził się na to, aby wysłać Władysława do Moskwy. Zygmunt III był znany z tego, że bardzo swojego syna hołubił, spędzał z nim dużo czasu, lubił się z nim bawić, co zresztą było krytykowane, bo w warunkach epoki nie było to dobrze widziane. Uważano, że jest to sposób takiego rozpieszczania dziecka, a przede wszystkim Władysław był synem jego ukochanej pierwszej żony, Anny Austriaczki, po której śmierci Zygmunt III bardzo długo nie mógł wyjść z żałoby. I teraz, jeżeli postawicie się w jego sytuacji, no wysłanie ukochanego syna, jedynego ziemskiego śladu po ukochanej, utraconej ukochanej, no to zaczyna człowiek rozumieć, że no to tak nie do końca możemy postrzegać, że historię nie do końca możemy postrzegać tylko i wyłącznie przez pryzmat decyzji czysto politycznych i z punktu widzenia takiej logiki politycznej, jak to często robią zawodowi historycy, którzy przecież bazują na źródłach, więc siłą rzeczy przywiązują się przede wszystkim do danych weryfikowalnych. Natomiast dlaczego ten przydługi wstęp? Bo przechodzimy teraz do Jana Kazimierza. Jan Kazimierz, jeszcze zanim został królem, dał się poznać jako człowiek straszliwie rozchwiany, człowiek, który w zasadzie całe swoje życie nie wiedział, czego on do końca od tego życia chce. Człowiek, który gdzieś kompromitował się na arenie europejskiej, który wielokrotnie dał dowód tego, że się miota z pomysłu w pomysł, niczego tak naprawdę nie potrafi zakończyć z jakimś sukcesem. I taki człowiek na tronie Rzeczpospolitej to była prawdziwa katastrofa. Bo w momencie, kiedy Jan II Kazimierz zasiadł na tronie tego wielkiego kraju, z tym swoim właśnie rozchwianym charakterem, niezdecydowaniem, a jednocześnie taką specyficzną wazowską upartością, która czasami powodowała, że podejmował zupełnie nieracjonalne decyzje, to był ten moment, kiedy w najtrudniejszym momencie dziejowym trafiliśmy na najgorszą możliwą postać, jaka mogła wówczas obrać tron. I możemy oczywiście się spierać, że po tym mamy epokę saską, mamy Poniatowskiego, mamy Korybuta Wiśniewieckiego, ale w czasach Jana II Kazimierza Rzeczpospolita jednak była wciąż potęgą i państwem podmiotowym. I Jan Kazimierz miał wszelkie narzędzia, aby to państwo z nad przepaści jednak zabrać. I nie dość, że tego nie zrobił, to jeszcze wprowadził Rzeczpospolitą w jeszcze większe tarapaty. Bo trzeba pamiętać o tym, że w zasadzie to jest człowiek, który jest odpowiedzialny za potop szwedzki.
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że Szwedzi wcale nie chcieli atakować Rzeczpospolitej tak z automatu i to nie było tak, że na dworze szwedzkim od początku zamyślano zaatakować właśnie Rzeczpospolitą. Przez długi czas Szwedzi przede wszystkim myśleli o ataku na Moskwę i to Moskwa była takim ich głównym celem. Nawet czyniono starania dyplomatyczne, aby nawiązać jakiś sojusz z Rzeczpospolitą. Tylko rozbijało się tak naprawdę o stanowisko króla Rzeczpospolitej, Jana Kazimierza, który nie chciał wykonywać żadnych kroków pokojowych, głównie ze względu na ten sentyment do tronu szwedzkiego, który tak naprawdę toczył się spór. Tronu, który już w połowie XVI wieku był tronem wyłącznie iluzorycznym. Czyli Jan II Kazimierz wręcz obrażał dyplomację szwedzką, wręcz tak jakby pchał ją w ramiona Moskwy przeciwko Rzeczpospolitej. No była to totalna głupota polityczna. To tak jakby dzisiaj, nie wiem, wprowadzić czołgi do obwodu królewieckiego, dlatego, bo na przykład, nie wiem, w Moskwie postawiono pomnik Stalinowi. No to jest zupełnie tak jakby zupełny bezsens, czyli dla czegoś bardzo iluzorycznego, dla pewnego symbolu Jan II i Kazimierz wywołał wojnę, w której to wojnie Rzeczpospolita została praktycznie zniszczona. I zresztą jego dalsza postawa podczas potopu, po zakończeniu potopu, no też osoby, które są bardziej zorientowane, wiedzą, że tak naprawdę Jan II Kazimierz w pewnym momencie oddał stery państwa całkowicie swojej żonie, Marii Ludwice, więc tak naprawdę był to król, który w mojej ocenie zupełnie się nie sprawdził. Król z pewnymi dokonaniami wojennymi, mam na myśli Beresteczko, ale jednak król, który, no tak jak mówiono, doprowadził do nieszczęścia, ostatecznego nieszczęścia dawnej Rzeczpospolitej. Także z mojej perspektywy ICR pełną gębą. Wojciech Wlaźlak 251 pyta, czy masz jakieś ulubione staropolskie danie i jakie ma możliwości ktoś, kto chciałby rozpocząć zabawę z rekonstrukcją historyczną? Czołem Wojtku, stały widz. Czy mam jakieś ulubione staropolskie danie? Przyznam szczerze, że nie. No bo takie rzeczy jak bigos to ciężko nazwać daniem staropolskim. Natomiast mam ulubione staropolskie napitki, więc pozwolę sobie pójść w tę stronę. Otóż ostatnio zacząłem testować czy degustować wina węgierskie. Właśnie takie te wina, które można nazwać węgrzynami, tradycyjnymi węgrzynami, czyli nie wina z oznaczeniem Tokaj, których jest pełno gdzieś tam w sklepach sieciowych, w jakichś Żabkach, Auchan i innych, ale te wina wykonane z szlachetnych winogron Asu, wina takie, jakie pito właśnie te kilkaset lat temu i powiem szczerze, że no bardzo mnie ten temat wchłonął i mam nadzieję, że choć nie są to tanie rzeczy, bo takie wino kosztuje zawsze około 100, czasami ta pojemność to jest tylko 500 ml, więc to jest dość duży wydatek, ale no jest to taki smak, którego warto zaznać i jeśli chodzi powiedzmy o tę strefę kulinarną, to ostatnio zgłębiam temat właśnie tradycyjnych węgrzynów, też po to, żeby trochę poczuć się właśnie jak nasi przodkowie i skosztować tej ambrozji węgierskiej, którą tak upodobała sobie dawna szlachta. Także ulubionego dania nie mam, ale węgrzyny to jest coś, co ostatnio bardzo mnie interesuje. Drugie pytanie, jeśli chodzi o rekonstrukcję, na to pytanie odpowiadałem już w jednym z poprzednich odcinków Indagacji i Responsów, więc tam Cię odsyłam. Dodam tylko tyle, że niedługo, za tydzień, jadę na wydarzenie rekonstrukcyjne do Janowca nad Wisłą. Ja w Janowcu nagrywałem zresztą właśnie o winach nie tak dawno. Teraz jadę na imprezę rekonstrukcyjną i podczas imprezy planuję nagrać taki odcinek gawędy, w którym opowiem o swojej przygodzie rekonstrukcyjnej. Bo ja rekonstruowałem różne epoki. To jest taka przygoda, która ze mną jest od dawna. Nie jestem jakimś aktywnym rekonstruktorem, nie jeżdżę jakoś bardzo dużo, ale od jakiegoś czasu staram się bardziej zaktywizować w tym temacie. I właśnie podczas imprezy w Janowcu chcę Wam opowiedzieć o mojej rekonstrukcyjnej historii, czyli o tym, jakie sylwetki rekonstruowałem, jak to wyglądało w moim przypadku, co najlepiej wspominam, co wspominam nie za dobrze. I myślę, że to może być dla Ciebie interesujący temat, a jednocześnie trochę odpowiedź na pytanie, które mi zadałeś.
Glutek 92 pyta, który nieoczywisty bohater jest twoim ulubionym z trylogii Sienkiewicza? Mam na myśli jakieś drugo- lub trzecioplanowe postacie. Słuchaj, no takich postaci w trylogii jest bardzo dużo, no bo tu mamy i Rzędziana, chociaż ciężko powiedzieć, czy on jest postacią pierwszoplanową, raczej drugoplanową, ale z takich bohaterów gdzieś w tle, no to mamy Kiemliczów, mamy Rocha Kowalskiego, mamy Wachmistrza Sorokę i każda z tych postaci, mimo iż jest zaledwie epizodyczna, no to jest odrysowana z dużą fantazją, bo generalnie Sienkiewicz potrafił bardzo ładnie rysować tło dla swoich powieści i dlatego tak fajnie się te jego powieści czyta. Choć dzisiaj mam wrażenie, że są gdzieś tam obarczone jakimiś różnymi stereotypami. Także odpowiadając już tak ściśle na twoje pytanie, nie mam żadnej takiej konkretnej postaci drugo- czy trzecioplanowej w trylogii. Z postaci pierwszoplanowych zawsze lubiłem Skrzetuskiego, bo to taki symbol honorowego rycerza. Natomiast drugoplanowe postacie jest ich bardzo wiele i w zasadzie każda zasługuje na jakieś uznanie, a przede wszystkim na uznanie zasługuje sam Sienkiewicz, który potrafił je tak wspaniale odmalować. I jeszcze raz Wojciech Wlaźlak pyta, jakie miejsce turystyczne w Polsce, i nie tylko, jest pierwszą obowiązkową destynacją podróżniczą dla miłośnika siedemnastki? Bardzo trudne pytanie, bo takich miejsc jest cała masa. No, jeżeli mielibyśmy wskazać jedno, no to należałoby wskazać przede wszystkim Kraków. No bo Kraków jest takim miejscem, w którym ta tkanka historyczna doby wczesno-nowożytnej zachowała się najlepiej. Jest tam najwięcej interesujących z naszego punktu widzenia placówek muzealnych. Jest Wawel. Tyle tylko, że Kraków jest oczywiście bardzo taką oczywistą destynacją, oczywistym miejscem. I gdybym na tym zakończył odpowiedź, no to wydawałoby się to trochę mało inspirujące, więc dodam od siebie, że miejsc mniej oczywistych od Krakowa jest w Polsce naprawdę bardzo, bardzo wiele. Ja w zasadzie mimo, że no, od bardzo wielu lat podróżuję po Polsce, też interesuję się szeroko pojętym krajoznawstwem, to ciągle odkrywam jakieś nowe miejsca, które są interesujące z punktu widzenia pasjonata właśnie Rzeczpospolitej obojga narodów. A mówimy o samej Polsce, a przed nami jeszcze Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, Śląsk, no bardzo wiele różnych Śląsk, mam na myśli oczywiście czasy dawnej Rzeczpospolitej, czy Pomorze Zachodnie, więc tam wszędzie są gdzieś ślady tego starego świata, które nas tak bardzo pasjonuje i moim zdaniem warto rozglądać się za takim właśnie mniej oczywistymi miejscami i na moim kanale staram się Wam je pokazywać. Z takich miejsc, które w mojej ocenie warto odwiedzić, naprawdę warto odwiedzić, bo czuć tam ducha tego XVII wieku, to z moich rejonów jest to na pewno Kalwaria Wejherowska. No, wielokrotnie prezentowana na moich filmach, ale jeżeli jesteście gdzieś w okolicy Trójmiasta, to warto odbić do Wejherowa i przejść się właśnie przez ten szlak kalwaryjski. Tam jest wiele kapliczek pochodzących z połowy XVII wieku, z czasów, kiedy żył Jakub Wejher, założyciel Wejherowa, i czuć tam właśnie taki klimat wczesno-nowożytny. Te kaplice są zatopione na wzgórzach, zalesionych wzgórzach wejherowskich, więc tak przechadzając się między kapliczkami pamiętającymi dawną Rzeczpospolitą, naprawdę można poczuć się fantastycznie. Później można przejść się do kościoła Franciszkanów, gdzie pochowano szczątki Wejhera, więc naprawdę jest tam sporo interesujących miejsc i w moim regionie polecam właśnie to miejsce, te lokacje. Natomiast gdybym miał tak wymieniać, to znaleźlibyśmy tego bardzo dużo. Dla mnie takim miejscem dawniej, które trochę mnie zainspirowało do tego, żeby zainteresować się właśnie XVII wiekiem, był chociażby zamek w Gniewie. To był taki pierwszy zamek, który ja jeszcze jako dziecko podczas wycieczki szkolnej, gdy miałem tam 7 czy 8 lat, zwiedziłem, spałem w tym zamku i gdzieś tam rozbudziło to moją wyobraźnię. Później już jako nastolatek powróciłem do zamku w Gniewie, żeby brać udział w rekonstrukcjach historycznych. Mam na myśli dużą imprezę rekonstrukcyjną siedemnastkową Wiwat Waza. Przy czym zamek w Gniewie dzisiaj no, przeszedł ogromną transformację, ogromną metamorfozę. Znajduje się tam teraz hotel i no, ten klimat dawnych lat nieco się zatracił, więc to już nie jest to samo miejsce, co było dawniej.
Więc tak jak mówię, no, takich lokacji jest sporo, należy szukać. Mogę zdradzić, że przygotowuję, nie wiem czy wspominałem o tym na moim kanale, natomiast przygotowuję dla Was przewodnik po Staropolsce, czyli chcę opowiedzieć Wam o różnych ciekawych lokalizacjach na terenie naszego kraju, które właśnie związane są mniej lub bardziej Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Chcę to zrobić w taki sposób, aby podzielić obecne tereny środkowej Europy według dawnych województw Rzeczpospolitej i w każdym takim województwie wybiorę na pewno kilka miejsc, które warto zwiedzić. No i planuję napisać taką książkę, złożyć ją i potem udostępnić ją Wam w formie takiego właśnie przewodnika, który na pewno, w którym na pewno znajdzie się nie jedna, a dziesiątki odpowiedzi na zadane przez Ciebie, Wojtku, pytanie. Także nie wiem, kiedy to się uda. Myślałem, że w tym roku będę miał ten materiał gotowy, natomiast zapewne zrobię to w przyszłym roku. No i też nie ukrywam, że dużym problemem jest finansowanie takiego projektu, bo dzisiaj druk książki, a ja niedawno wydawałem książkę o moim regionie, ten druk książki po prostu, ten koszt druku jest tak wysoki, że książki, jeżeli nie wyda się w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy, no to nie wiadomo, czy nawet się zwróci ta sprzedaż, a sprzedawanie książki po 150 zł to też nie ma chyba sensu. Więc no jeszcze opcją jest oczywiście odchudzenie tej książki, czy zrobienie jej w taki biedniejszy sposób, ale to też nie jest ten kierunek, który mnie jakoś bardzo interesuje, więc zobaczymy. No, mam nadzieję, że w przyszłym roku ten projekt wypali i będę mógł Wam zaprezentować mój przewodnik po Staropolsce i tam na pewno odnajdziesz wiele lokalizacji, które będą interesujące, które będzie można zwiedzić i poczuć się w nich właśnie jak w dawnej Rzeczpospolitej. Haxer885 pyta, czy zrobisz kiedyś dłuższy odcinek o epoce saskiej? Może warto zrobić odcinek o planowanych reformach dworu saskiego z okresu 1713-15, Konfederacji Tarnogrodzkiej i Sejmie Niemym. Wiesz co, raczej nie w najbliższym czasie, ponieważ jak pewnie zauważyliście, mój kanał skupia się raczej na okresie ostatnich lat panowania Jagiellonów, po koniec panowania Jana III Sobieskiego. To są te lata, które mnie najbardziej interesują. XVIII wiek nie wykluczam, że kiedyś zajmę się nim bardziej, natomiast na pewno nie na tę chwilę. To nie jest tak, że uważam, że XVIII wiek nie jest interesujący, po prostu jest tyle tematów z tych wieków wcześniejszych, że na tę chwilę nie planuję po prostu rozmieniać się na inne epoki, więc w przyszłości być może tak, ale na pewno nie jakoś specjalnie szybko. Krzysztof Michał Kapa pyta, jakie były podobieństwa i różnice między polskim sarmatyzmem a szwedzkim gotyzmem? Jakie były podobieństwa między sarmatyzmem a gotyzmem? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że pojęcie sarmatyzm jest pojęciem dość niewłaściwym, bo domyślam się, że chodzi Ci o te tradycje sarmackie, czyli nawiązywanie do starożytnego plemienia Sarmatów, jak u Długosza chociażby. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że przy okazji trzeba to wyjaśnić, że pojęcie sarmatyzm było pojęciem, które definiowało pewną postawę ideologiczną, polityczną w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli w drugiej połowie XVIII wieku. I sarmatyzm, a sarmacja, a sarmaci to są zupełnie inne pojęcia, bo gdybyśmy zapytali właśnie Poniatowskiego o to, czy on jest zwolennikiem sarmatyzmu, to zapewne gorąco by zaprzeczył, ale gdybyśmy zapytali go o to, czy jest sarmatą i czy co sądzi o swoich sarmackich przodkach, no to tutaj ta odpowiedź mogłaby być dla nas zdumiewająca, bo zapewne odpowiedziałby, że sarmacja odpowiedziałby pozytywnie na te pytania w taki sposób właśnie zaprawiony pewną dumą. Także tu tylko taka drobna errata do tego, że warto zgłębić właśnie temat różnicy między sarmatyzmem a sarmacją. Jeśli chodzi o sam sens pytania, to gotyzm, sarmatyzm, czyli to nawiązywanie do starożytnych przodków, to jest coś, co tego rodzaju postawa ideowa charakteryzuje większość krajów europejskich. To często w naszym polskim przypadku to często jest taki kamyczek do ogródka, który ma być dowodem na to, że nasi przodkowie byli jakoś specjalnie głupi, bo wierzyli w to, że Sarmaci byli naszymi przodkami i brali to tak zupełnie na serio. Natomiast w tym okresie
okresie formowania się państw to było coś zupełnie normalnego. Węgrzy nawiązywali do Hunów, Francuzi nawiązywali do Galów, Anglicy do Celtów, Szwedzi do Gotów, no a obywatele Rzeczpospolitej właśnie do Sarmatów. I wszystkie te koncepcje były koncepcjami na poły legendarnymi, więc w tym nie było nic dziwnego. No i teraz gotyzm, asarmatyzm, czyli te wątki sarmackie. Zasadnicza różnica była taka, że gotyzm, na tyle na ile pamiętam tak jakby historię Szwecji, był przede wszystkim paliwem do ekspansji szwedzkiej, bo gotyzm zakładał taką koncepcję, której nie było w Sarmacji, że Szwecja jest kolebką cywilizacji europejskiej. Oni zwracali uwagę na to, że na przykład gotem był Teodoryk Wielki, który podbił Rzym, który tak jakby rozwinął to właśnie państwo gockie w Europie, czy wpływy gockie w Europie, więc w zasadzie od gotów pochodzi, czy goci mają prawo do dysponowania praktycznie każdym państwem w Europie. Zresztą nawiązywano też na przykład do wypraw gockich na tereny dzisiejszej Polski, które odbywały się gdzieś tam w tym okresie wpływów rzymskich na początku pierwszego tysiąclecia. Rzeczywiście to miało miejsce, goci zasiedlali tereny dzisiejszej Polski. Wykształciła się zresztą w oparciu o ich kulturę, kultura wielbarska. Na Pomorzu mamy przecież Kurhany, Gotów, Gepidów, także to nie jest żadna ściema tutaj. Natomiast no, związek tych prawdziwych Gotów ze Szwedami wczesnonowożytnymi no, już chyba nie był zbyt duży. Natomiast gotyzm był paliwem dla ekspansji szwedzkiej. Był taką formą właśnie rewizjonizmu historycznego tamtych czasów. Czyli Szwedzi wierzyli, że przez to, że są potomkami Gotów, którzy swojego czasu panowali nad całą Europą, to daje im legitymację do tego, żeby teraz tę Europę po raz kolejny podbić. I tak rzeczywiście w szwedzkiej tak jakby podejściu ideologicznym toczenia wojen takie coś miało miejsce. I to była zasadnicza różnica od tych rodzimych koncepcji sarmackich. Druga różnica, taka bardzo widoczna, była taka, że gotyzm wzmacniał ośrodek królewski. U nas raczej Sarmacja wzmacniała obywateli, a w Szwecji te wszystkie wątki, nawiązywanie do przeszłości były raczej formą wzmocniania właśnie ośrodka królewskiego. Zresztą sami królowie szwedzcy dynastii Wazów też dość mocno płynęli ze swoimi rodowodami. To był taki przykładowo Gustaw Waza, może jeszcze nie, czyli pierwszy król z dynastii Wazów, ale jego syn Erik XIV, no to już nadał sobie numerek XIV i dalej tak to już wyglądało, Karol IX i tak dalej. Po to właśnie, żeby podkreślić tą ciągłość z przeszłością, z tą średniowieczną przeszłością, gdy tak naprawdę była to dynastia bardzo świeża, niezbyt poważana i która starała się właśnie zamaskować to w taki sposób odwoływania się do przeszłości. Więc widać wyraźnie, że w Szwecji wszelkie takie pomysły odwoływania się do starożytnych przodków były bardziej skierowane w stronę wzmacniania ośrodka królewskiego, podczas gdy w naszym kraju Sarmacja była przede wszystkim ojczyzną obywateli. I to są, myślę, zasadnicze różnice. Jako dodatek, suplement mogę powiedzieć, że absolutnie nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o kwestie tych wątków sarmackich, ponieważ tego typu koncepcje, tak jak wspominałem, były popularne w całej Europie i mam wrażenie, że tylko u nas mówi się o nich z taką dozą wstydu, że ci nasi Sarmaci, oni odwoływali się do jakiejś koncepcji potomków ludu koczowniczego, irańskiego, starożytnego. No nie, no to było coś normalnego w ówczesnej Europie, to się działo wszędzie, więc nie ma tu absolutnie pola do jakiegoś wielkiego wstydu. Piotruś 8349 pyta. Więcej o szabli, na przykład gdzie można nabyć dobrej jakości repliki użytkowe i temat o książkach. Jakie książki polecasz dla osób na różnym poziomie wtajemniczenia? Słuchaj Piotrek, no szable to też odpowiadałem na takie pytanie w jednym z poprzednich odcinków indagacji i responsu, więc tam Cię odsyłam. Natomiast dodam od siebie, że na przestrzeni ostatnich lat obawiam się, że cenowo mogą to być bardzo trudne do przyjęcia rzeczy, ponieważ tak jak kiedyś w miarę dobrej jakości szabla kosztowała może 2,5
3,5 tysiąca. Tak dzisiaj ceny poszybowały razy 2, czasami nawet i razy 3. Więc kupienie dobrej jakości, użytkowej szabli od sprawdzonego rzemieślnika, no to jest już dzisiaj dość wysoki koszt. No niestety, tak to wygląda. Natomiast w Polsce mamy bardzo wielu wspaniałych rzemieślników i dość łatwo ich znaleźć gdzieś tam na Facebooku, szczególnie właśnie na Facebooku, więc myślę, że nie jest to jakoś specjalnie trudne. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, no to jest pytanie bardzo szerokie, no bo pytasz w dalszej części właśnie, że na różnym poziomie wtajemniczenia, różna tematyka. Wiesz co, może uproszczę, pozwolę sobie uprościć trochę Twoje pytanie, bo trudno byłoby jakoś w miarę skrótowo odpowiedzieć na tak postawioną właśnie sprawę. Mogę powiedzieć o tych książkach, które ja ostatnio czytałem i które mi się spodobały. I to są rzeczywiście dwie powieści i jedno opracowanie. Powieści to jest książka Łozińskiego zatytułowana Oko proroka, czyli Przygody Janusza Bystrego. Powieść osadzona właśnie w okresie XVII wieku. Mało znana chyba w naszym kraju, choć była ekranizowana w latach 80. Książka taka młodzieżowa, historia dość prosta o chłopskim synu, który poznaje tajemniczego kozaka Semena. Kozak przekazuje mu jeszcze bardziej tajemniczy artefakt, przedmiot, który nazywa się okiem proroka. No i wokół tego oka proroka, które później okazuje się takim no, skarbem, toczą się przygody tegoż Janusza. On trafia później do Turcji w poszukiwaniu ojca, więc bardzo ciekawa, dość prosta, ale fajna opowiastka właśnie, jeżeli szukacie czegoś niezobowiązującego. Także to jest pierwsza książka, jaką przeczytałem, osadzona właśnie w realiach XVII-wiecznych. Druga książka, to przeczytana w związku z nagrywaniem materiału Olbrachcie Łaskim, to była książka Teodora Jeskę-Choińskiego zatytułowana O Mitrę Hospodarską, opowieść historyczna z XVI wieku. I była to książka, która opowiadała właśnie o fabuła, która opowiadała o wyprawach Łaskiego do Mołdawii. Również bardzo ciekawa książka. Jeskę-Choiński nie jest chyba zbyt znany w Polsce jako pisarz historyczny, choć popełnił bardzo wiele książek historycznych osadzonych w różnych epokach, w różnych okresach, więc chyba powoli się do niego wraca, bo widziałem, że jakieś wydania w ostatnich latach wznowiono jego książek, więc Teodora Choińskiego serdecznie polecam, bo też lekka literatura właśnie w sam raz na wieczór. Odświeżyłem sobie też ostatnio opracowanie bardzo dobrze znane, sztandarowe, które chyba każdy pasjonat Rzeczpospolitej Szlacheckiej powinien znać, a ja ostatni raz czytałem je chyba z 10 czy 12 lat temu, więc stwierdziłem, że pora do niego wrócić. Mowa o Prawym i Lewem Łozińskiego, czyli po raz kolejny Łoziński. Odświeżyłem je dlatego, bo pojawił się audiobook, czy znalazłem audiobook Prawym i Lewem na Audiotece, jest też na YouTubie i stwierdziłem, że fajnie będzie wrócić do tego opracowania, bo jest to taka książka, którą, tak jak wspominałem, każdy pasjonat powinien znać. Opowiada ona właśnie o różnego rodzaju procesach sądowych, zajazdach, o tym generalnie, jak szlachta na terenie dzisiejszego Podkarpacia spierała się zazwyczaj o majątek. No, niektóre opisy źródłowe tego, co potrafiła wyprawiać brać szlachecka, no, przyprawiają o zawrót głowy. To tam jest tyle, powiedzmy, fantastycznych historii, wyjętych prosto ze źródeł, że w niektóre nie sposób uwierzyć, ale tak rzeczywiście się działo i dlatego Prawym i Lewem jest literaturą bardzo interesującą i zachęcam do zapoznania się z tą książką, albo w formie tradycyjnej, albo właśnie w formie audiobooka do odnalezienia na YouTubie czy na Audiotece, także serdecznie zachęcam. Cichociemny jakiś tam 1510 pyta, jak żyć mości panie, jak żyć, słuchaj. Nie wiesz fortunie, co siedzisz wysoko, bo to kapryśna pani z przyrodzenia, często więc rada sprawy swe odmienia, nie ufaj w złoto i żadne pokłady, każdej godziny obawiaj się zdrady, fortuna co da, za się wziąć może, u niej żadna dawność nie pomoże, stateczny umysł pamiętaj zachować, jeśli cię pocznie nieszczęście frasować, także i w góry nie radzę wylatać, kiedy się szczęście z tobą imię bratać. Tak pisał Kochanowski, ja jedynie mogę do tego, pod tym się podpisać. Piotr Stanisławek 6882 pyta, cześć, czy mógłbyś przybliżyć postać Tucheibeja albo jakiegoś innego sławnego wodza Tatarów?
Słuchaj, no to jest świetny temat i bardzo chciałbym go zrealizować. Natomiast zapewne jak zauważyłeś, ja staram się dobierać do swoich tematów także kadry z różnych interesujących miejsc. I problem z Tuchajbejem jest taki, że te miejsca, które mogłyby stanowić tło dla tej opowieści, są dzisiaj objęte wojną, więc ciężko cokolwiek tam nagrywać. Jeżeli masz jakiś pomysł, jakim miejscem mógłbym zobrazować właśnie dzieje Tuchajbeja, no to ja bardzo chętnie posłucham podpowiedzi. Ja sobie zdaję sprawę, że ta kwestia właśnie tych kadrów, czyli tego tła w postaci jakiegoś konkretnego miejsca jest ograniczająca, ale mi zawsze bardzo zależało, żeby mój kanał jednak pozostał przy takim też aspekcie krajoznawczym i nie zamierzam z tego rezygnować. Dawniej po prostu się nie przejmowałem. Opowiadałem o Jeremim Wiśniowieckim w Kalwarii Wejherowskiej i stwierdzałem wtedy, że trudno, po prostu nie da rady jeździć gdzieś tam do Zbaraża dla jednego odcinka. Dzisiaj stwierdziłem, ponieważ pojawiało się wiele komentarzy, co miał wspólnego Jarema z Kalwarią, więc dzisiaj stwierdzam, że jednak dobieram w sumie tematy głównie pod miejsca, czyli jeżeli gdzieś znajdę jakieś fajne miejsce, to szukam do tego tematu. Tak to z reguły wygląda w moim przypadku, więc bardzo chętnie przyjmuję wszelkie polecajki miejscowe razem z tematem. Jeżeli macie jakiś temat dla mnie i chcielibyście, żebym o nim coś nagrał, to od razu podpowiedzcie, gdzie mógłbym to nagrać i co mogłoby ten temat zobrazować. Za to byłbym Wam bardzo wdzięczny. Także Tuchajbej, super. No tego typu tematy zawsze można nagrywać w jakichś grodziskach, które coś tam może, takie grodzisko może zawsze coś tam upozorować, ale wolałbym jednak takie miejsce, które gdzieś tam w jakiś sposób z tym Tuchajbejem jest związane. Jeżeli takie miejsce masz, to mogę nagrać o Tuchajbeju, nie ma problemu. Konrad Kuśmirek 3663 pyta. Mam też pytanie, czemu Mazowsze tak późno dołączyło do korony? No słuchaj, no Mazowsze dołączyło późno do korony, ponieważ rządzone było przez Piastów Mazowieckich, dynastię Piastów Mazowieckich, dynastię, która nie była zainteresowana oddawaniem swojej władzy na rzecz króla, czy powiedzmy z umniejszaniem swojej władzy na rzecz króla. Oczywiście Mazowsze było lennem koronnym chyba od XIV wieku, od czasów Kazimierza Wielkiego, więc tak naprawdę i tak było zależne w pełni od korony, ale tak długo jak żyli udzielni władcy tej krainy, tak długo Mazowsze pozostały wyłącznie lennem, a kiedy dwaj ostatni przedstawiciele tej dynastii Piastów Mazowieckich zmarli, no to droga do wchłonięcia Mazowsza była otwarta. Sama w ogóle śmierć obu tych postaci, to był Janusz III i Stanisław, bracia. Oni obaj umarli krótko po sobie i w bardzo młodym wieku, 20 kilku lat. I to zrodziło w dawnej Rzeczpospolitej, jeszcze nie Rzeczpospolitej, bo to były czasy jeszcze Unii Personalnej, czyli w dawnej koronie, zrodziło duże podejrzenia, które skończyły się na tym, że Zygmunt Stary zwołał nawet specjalną komisję, która miała zbadać śmierć obu władców. Oskarżano o otrucie szlachciankę nazwiskiem Radziejowska, która miała rzekomo kochać obu tych braci i ich otruć. Zresztą za wszystkim podejrzewano, że za wszystkim stała Bona, która myślała o Mazowszu jako udzielnym księstwie dla swojego syna Zygmunta Augusta. Także gdzieś tam lawirowano wówczas między intrygami. Zygmunt Stary zwołał komisję, która miała sprawdzić, czy rzeczywiście obaj władcy zostali otruci. Ostatecznie okazało się, że nie. I można powiedzieć, gdzieś czytałem, że prowadzono badania w tym kontekście właśnie i badano szczątki Janusza i Stanisława, ostatnich Piastów Mazowieckich. No w zasadzie po nich jeszcze żyła ich siostra, która zresztą też sprzeciwiała się wchłonięciu Mazowsza, ale jej głos nie został już wysłuchany, nie był tak silny. W każdym razie badania wykazały, że Stanisław i Janusz zmarli na gruźlicę. Więc rzeczywiście nie zostali otruci i zmarli w sposób naturalny. Więc to taka ciekawostka sprzed wieków, że tutaj nie było żadnej dworskiej intrygi najprawdopodobniej. Także wchłonięcie Mazowsza odbyło się głównie dzięki temu, że po prostu wygasła linia legalnie panujących tam książąt, którzy pilnowali przez całe lata, aby no, być lennem, ale nie dać się wchłonąć. Monika Lesz pyta, czy zgadza się Pan ze sformułowaniem, że Polska, jak rozumiem w czasach Rzeczpospolitej, kolonizowała Ukrainę? Wiesz co, Moniko, no, jak łatwo się domyślić, w ogóle się z tym sformułowaniem nie zgadzam, ponieważ ktoś, kto stawia takie tezy, w ogóle nie ma pojęcia o tym, czym była Rzeczpospolita, jak funkcjonowała,
w jaki sposób się została powołana do życia. Mówienie o tym, że Polacy kolonizowali Ukrainę w sytuacji, w której no, większość tych rodów książęcych, z którymi walczyli kozacy, bo domyślam się, że głównie o to chodzi, w połowie XVII wieku, to były rody ruskie, rody tamtejsze. No, Jeremi Wiśniowiecki na pewno nie był Polakiem kolonizującym Ukrainę, tylko był przecież potomkiem jednego z najsłynniejszych wodzów kozackich, Dymitra Bajdy Wiśniowieckiego. Więc ta historia, ta próba na układanie takich łatek narodowościowych jest skazana na niepowodzenie. Natomiast smutne jest to, że bardzo dużo ludzi wierzy w te takie stereotypowe, proste, wręcz prostackie postrzeganie historii. I mamy wtedy te wątki chłopów jako niewolników, gdzieś tam szlachty polskiej jako kolonizatorów. A to wszystko bierze się stąd, że są to takie próby nakładania na naszą historię wzorców zachodnioeuropejskich czy amerykańskich. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że historia, wszyscy żyjemy w erze globalizacji, historia też siłą rzeczy podlega umiędzynarodowieniu. Więc jeżeli Amerykanie wstydzą się za swoje traktowanie, powiedzmy, osób czarnoskórych, no to my automatycznie musimy wstydzić się za to, że Tuwim czy Brzechwa, nie pamiętam, pisał o Murzynku Bambo. Więc no tak to wygląda, po prostu tak wygląda dzisiaj świat i są takie rzeczywiście próby podejmowane. Tymczasem one nijak mają się do historii, bo ani o chłopach nie można mówić jako niewolnikach, ani o Ukrainie jako miejscu, które było przez Polaków kolonizowane. Są to bardzo duże uproszczenia i niestety najbardziej smucące jest to, że po pierwsze znajdują u nas poklask, wśród niektórych nawet badaczy. To jest bardzo smutne. No a druga smutna sprawa jest taka, że znajdują po prostu, są osoby, które bezrefleksyjnie tego typu tezy podejmują i tego, z tymi tezami się nawet zgadzają. I ja to widzę w komentarzach pod moimi materiałami praktycznie cały czas. No, czasy I Rzeczpospolitej są czasy, kiedy nasz kraj, rozumiany jako właśnie wielonarodowa Rzeczpospolita, środkowoeuropejskie mocarstwo, był krajem, który był krajem całkowicie podmiotowym, był krajem silnym i myślę, że powinniśmy gdzieś tam jakąś naukę z tego brać. Nie tylko z tego, jak ta Rzeczpospolita upadała, ale też z tego, jak powstała, jak funkcjonowała. Nie chodzi też o taką pustą, próżną dumę, ale wyciąganie jakichś konkretnych wniosków i lekcji. Tymczasem bardzo często jest tak, że próbuje się po prostu tę pierwszą Rzeczpospolitą za wszelką cenę obrzydzić, szlachtę przedstawia się w takich stereotypowych barwach, że była to jakaś banda hulaków i swawolników, którzy w zasadzie nic nie robili, tylko pili. No to skoro oni nic nie robili, tylko pili, no to jak ta Rzeczpospolita powstała? Jak to było, że przy tak dużym natężeniu walk, jakie miały miejsce w XVII wieku, tak długo ten kraj się jednak na nogach utrzymał, skoro każdy szlachcic nic nie robił, tylko pił i balował? Wiecie, to są bardzo duże uproszczenia. Mam wrażenie, że Rzeczpospolita Sarmacka, pierwsza Rzeczpospolita wielu osobom po prostu nie pasuje, bo trudno na nią nałożyć jakieś takie wzorce, które są dzisiaj obowiązujące w wyniku właśnie postępującej globalizacji. Natomiast no, ja mam zupełnie inne podejście do tego. Ja wolę bardziej mówić o tym, jak powstała potęga Rzeczpospolitej, niż jak ta potęga została zniszczona, zmarnotrawiona. Więc do tego samego zachęcam Was, do podejścia, jeśli chodzi o tezy takie jak to, czy Ukraina była kolonizowana, no odnoszę się raczej z dużą rezerwą i ktoś, kto tak mówi, raczej deklaruje się ideologicznie, a nie stawia jakąś poważną tezę historyczną. Serdecznie Wam dziękuję. To już wszystkie pytania, jakie wybrałem do dzisiejszych indagacji i responsów, czyli naszego staropolskiego Q&A. Serdecznie zachęcam Was do oglądania kolejnych odcinków
na moim kanale. Będą się one pojawiały, mam nadzieję, w równych odstępach, tak jak udało się to robić przez ostatnie 12 miesięcy. Mam też nadzieję, że uda mi się moją działalność rozwijać i w tym roku jeszcze zaproponować Wam jakieś różne nowe atrakcje, które będą, no, mam nadzieję, interesujące dla tych osób, które fascynują się Rzeczpospolitą obojga narodów i kulturą szlachecką dawnej Rzeczpospolitej. Także wielkie dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia, czołem.